Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w kolejnej odsłonie podcastu Fotopolis. Dzisiaj e, będziemy rozmawiać o historii fotografii, albo historiach fotografii, albo szeroko bardzo o fotografii, ale takich historiach, które dotychczas chyba nie zostały opisane i zebrane, a moimi gościniami będą Agnieszka Pajączkowska, a drugą gościnią jest doktor habilitowana Iwona Kusz. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zapraszam Monika Szewczyk-Wittek. Nagranie Studio Plac. No i kawałek biografii się przyda. Agnieszka Pajączkowska kulturozdawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznych, kuratorka, edukatorka, wizualna, animatorka kultury, autorka projektu i książki wędrowny zakład fotograficzny, który w zasadzie jest taką książką znaną i komentowaną po dziś, co, co warto dodać, a prywatnie moja serdeczna koleżanka i e, autorka, e, czy też e, prowadząca programu, program w e, telewizji Kanal Plus, który, którego największym fanem jest chyba mój syn, pięcioletni. E, to o tym. Potem, A drugą gościnią jest doktor habilitowana Iwona Kusz i teraz będziemy bardzo oficjalnie przedstawiać historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, biografia obfita bym powiedziała w różne wydarzenia, ale też filmoznawczyni, zajmuje się problematyką ciała i gender. Od 2016 roku dyrektorka instytutu, wcześniej wicedyrektorka kierująca zakładem filmu i kultury wizualnej Instytut Kultury Polskiej, oczywiście Uniwersytet Warszawski, a panie się też znają, ponieważ Agnieszka była... Studentką. Iwonekusz. I takie tak mamy było. połączenia. <laughs> tak, tu szukamy zawsze szukamy, e, szukamy połączeń. Chciałam was w pierwszym pytaniu zapytać o wasze relacje z fotografią. Jakie one są? Kiedy fotografia się pojawiła w waszej praktyce badawczej, albo w waszym życiu codziennym, albo e, pojawiła się jako część Waszej pracy zawodowej. Jak to się stało, że połączyłyście się z fotografią albo fotografia z wami? To może zacznę od tego życia badawczego bardziej. Mm. W 2004 roku rozpoczęłam studia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Czułam, wrócimy do tej historii. I po dwóch latach trafiłam między innymi na konwersatorium prowadzone przez Iwonę Kusz pod tytułem Foto Tożsamość. Ale był to też ten sam czas, w którym równolegle ze studiami kulturoznawczymi uczyłam się fotografii. W Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików. To było dwuletnie studium. Które zakończyłam, ale ono głównie posłużyło mi do tego, żeby upewnić się w tym, że nie chcę zajmować się fotografią artystyczną. I że fotografika z nazwy Spafu, to nie jest ten kierunek, który mnie najbardziej pociąga. Już wtedy gdzieś pod wpływem na pewno na rozpoczynających się dopiero studiów kulturoznawczych, miałam przekonanie, że tym, co w fotografii najbardziej ciekawe. To jej życie codzienne i jej sposoby używania w praktykach społecznych, w relacjach, w tym jak jest używana jako część kultury, ale rozumianej nie jako kultura artystyczna, czy jako część życia profesjonalnego, też związanego z fotografią dokumentalną, tylko jako część kultury codziennej. Jako ta fotografia, której. Używamy w większości wszyscy do tego, żeby fotografować swoje życie codzienne, nawiązywać relacje, budować relacje, rozpoznawać też się w, um, w systemach rodzinnych za pomocą zdjęć. I to jest jakby to, czym, czym wtedy się chciałam zajmować. Chociaż też pod wpływem tego, jak rozwijała się moja kariera studencka, a potem badawcza. Interesowała mnie fotografia jako sposób opisu rzeczywistości, tej, która minęła. To znaczy, interesowało mnie to, w jaki sposób fotografia wpływa na wyobrażenia o przeszłości, w jaki sposób to, jakie fotografie znajdują się w przestrzeni publicznej, w mediach, w podręcznikach, wpływa na naszą wiedzę i przekonania dotyczące tego, co było kilkadziesiąt lat temu, tego, jak przeszłość wyglądała i tego, i, i to również interesowało mnie to, czego na tych zdjęciach nie ma, czego brakuje, i jak inaczej można na tą przeszłość spojrzeć, zaglądając do tych fotografii, które nie zostały wybrane do reprezentowania ważnych wydarzeń historycznych. Więc nie tylko ta perspektywa domowa, ale też ta perspektywa używania fotografii w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej, była dla mnie ważna. Ja też chyba tutaj dodam tak. Taką część, którą, której wspólnie doświadczyłyśmy, czyli pracy nad zbiorem fotografii prywatnych, rodzinnych z domu Spotkań z histori Historią i Ośrodka Karta. I wówczas pamiętam taki, to było wiele lat temu, ale pamiętam Twój pomysł do takiej części wystawy, którą tworzyliśmy album rodzinny. Ta część miała być skoncentrowana na historii, takiej właśnie linii czasu, którą opowiadamy przy pomocy zdjęć prywatnych, rodzinnych, ale właśnie takich, które dotychczas nie znalazły swojej reprezentacji. Czyli mówienie o, o przesiedleniach poprzez historię konkretnej osoby, która tego doświadczyła. Albo, albo właśnie zadawanie sobie pytania, dlaczego brakuje jakichś fotografii z danego okresu, czy to okresu wojny, czy, czy okresu przed, przedwojennego, z czego to wynika, albo kto wówczas te zdjęcia robił i, i z jakiego powodu, i dlaczego na, na zdjęcia też warto patrzeć krytycznie. I tu się znowu otwierają jakieś gigantyczne pokłady do dyskusji, ale wróćmy do pierwszego pytania, dlaczego fotografia, Iwona? Właściwie trudno powiedzieć chyba, to znaczy na, na, nadal zajmuję się fotografią przede wszystkim badawczo. Bardzo się cieszę zresztą, że tutaj się tak domyka pewne koło, bo Agnieszka łaskawie zgodziła się przyjść na moje zajęcia w przyszłym tygodniu i porozmawiać ze studentami właśnie o książce. Więc to jest jakieś takie bardzo dobre doświadczenie dla mnie, jako osoby też właśnie uczącej. I Właściwie Agnieszka już tutaj dużo, dużo jakby powiedziała właśnie o tych wymiarach, które są też dla mnie interesujące. Choć powiedziałabym, że generalnie fotografii mnie interesuje bardzo dużo, łącznie też. Pewną tajemnicą, która się w niej kryje, jak myślę, której ulegamy, tej niezwykłej bliskości do rzeczywistości, ale zarazem tej szczeliny, która nas zawsze oddziela, i tu się otwiera właśnie to pole do tych różnych znaczeń, użyć. I jest to jakby bezustannie fascynujący temat. Gdzieś pewnie ta fascynacja jest w tym, w moich takich wczesnych doświadczeniach dziecięcych, to znaczy z jednej strony. Kontaktu z taką materialną fotografią. No wtedy fotografia zawsze była tym kartonikiem, ale z drugiej strony też zaglądania do laboratorium, do ciemni mojego wuja, też potem w liceum mieliśmy tak, taką grupę osób, które chętnie fotografowały. To zabawne, akurat niedawno moja przyjaciółka przypomniała te zdjęcia sprzed, no. Nie, jakiegoś nie, czasu, jakiegoś czasu tak? E, nie przełożyło się to u mnie w ogóle na praktykę fotograficzną, to znaczy, ja robię zdjęcia absolutnie okazjonalnie, doraźnie, nawet rzadziej jako pamiątki, częściej jako po prostu rodzaj notatki, na przykład z jakiegoś tam, nie wiem, zwiedzania czy oglądania, żebym pamiętała, że coś jest do, do przemyślenia czy jakby sprawdzenia. Natomiast ciągle, jako przedmiot badawczy, fotografia mnie absolutnie fascynuje. To jest niesamowite, jak pojemnym narzędziem jest fotografia, w wielu kontekstach możemy ją osadzić, już nawet po tym, co Agnieszka zaczęła mówić, pokazuje to tylko jakiś wycinek, a, a jednak dość obszerny. W twojej książce, która jest też pretekstem do naszego spotkania, nowej książce, nieprzezroczyste, historii chłopskiej fotografii, o której słyszałam już od jakiegoś czasu, nawet wspominam nasze spotkanie w Sokołowsku, gdzie poprowadziłam chyba jedno z pierwszych spotkań. Wokół tej książki, wokół Twoich badań, wokół tematu, który, który wówczas starałaś się zamknąć w książce wydanej przez Wydawnictwo Czarne. No, mamy książkę, jest na rynku i będziemy po kolei w te, w te wątki wchodzić, ale ja bym się chciała zatrzymać na, na tym, jak przywołujesz historię słynnego zdjęcia Topielca i odnosisz się, to jest zdjęcie Bajarda, i odnosisz się w nim do medium, w tym, w, tym, w tym fragmencie tekstu, do medium fotografii, które no właśnie, nie nie jest albo, albo, tylko jest pomiędzy. Bardzo mi się to podoba, yy, i zastanawiam się, czy wy też jesteście, yy, czy on jest też waszym patronem w tym myśleniu o fotografii, która jest albo, albo, która, yy, znaczy która nie jest albo, albo, która jest pomiędzy, która wcale nie musi być prawdą, albo wcale nie musi być kłamstwem. Jak się, jak się z tym macie, jak się do tego odnosicie? Bo piszesz o tym, że jest wielu zwolenników tego podejścia, a ty? No, przywołuję Bajarda. Zresztą nie wiem, czy nie dowiedziałam się o tym zdjęciu pierwsze na twoich zajęciach, Iwona, ale to jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. <laughs> ale e, tak, jakby rzeczywiście e, to jest e, zdjęcie z 1840 roku, czyli rok po ustanowieniu, wynalezieniu e, fotografii, e, w którym Bajard pozuje. Sie pozuje siebie na osobę, która e, m, dokonała samobójstwa przez e, utonięcie. E, I wykonuje autoportret topielca, co rzecz jasna jest figurą niemożliwą, ponieważ żaden topielec nie jest w stanie zrobić sobie sam portretu. E, I jest to sytuacja, w której on wykorzystuje bardzo wcześnie, bo to jest pierwszy rok e, funkcjonowania tego medium, bardzo wcześnie wykorzystuje taki. E, Performatywny potencjał, potencjał do tego, żeby móc wystąpić przed obiektywem fotograficznym i zagrać y, przekonaniem o tym, że ludzie prawdopodobnie będą wierzyli, że to, co widzą na zdjęciu, jest prawdą. Y, I on jako wówczas rozczarowany y, współtwórca tego wynalazku, który nie został oficjalnie uznany i nagrodzony za pracę na rzecz wynalezienia fotografii. Y, Wykonuje taki gest, wykonuje nie tylko obraz, ale wykonuje gest, którego efektem jest to znane zdjęcie autoportret topielca. I mam poczucie, że wtedy rzeczywiście ustanawia taką drogę w myśleniu o obrazie fotograficznym. Niejako o tym, co jest prawdą albo kłamstwem, bo to nie jest sytuacja, w której on nas oszukuje, w której on manipuluje nami jako widzami. Bo sugeruje, że się utopił, a wcale tego nie zrobił, ponieważ wprost y, sam dekonstruuje ten gest w podpisie tego zdjęcia. Jest to sytuacja, która bardziej opowiada o obrazie fotograficznym i o tym, jak może być on odbierany przez publiczność, niż o nim samym i jego historii. I o tym, że jest to, rodzaj, że jest to pewna, y, pewnego rodzaju gra, w której fotografia nie ma, w moim przekonaniu, jakby esencji polegającej na tym, że mimo tego, że jest efektem procesu fizyko-chemicznego, to jest obiektywnym zapisem rzeczywistości, tylko zawsze, ale to zawsze wymaga interpretacji. Ta interpretacja jest po stronie nas jako odbiorców. I e, tak, jest w tym sensie moim patronem, e, że mam przekonanie, że w m, pracy z fotografią, w pracy z fotografiami, która polega na oglądaniu zdjęć, e, główne zadanie, które ja sobie stawiam, to to, żeby nie dać się wciągnąć w tę grę. Czy to jest prawda, czy tak było, czy to jest fałsz, kłamstwo i manipulacja? Bo, ym, bo sama fotografia nie jest ani dobra, ani zła, nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, zależy od tego, jak jej użyjemy. Więc ja staram się odtwarzać konteksty, w których ona powstawała, i w których potem była użytkowana, i starać się je interpretować po to, żeby lepiej zrozumieć ją samą, ale też rzeczywistość, w której powstawała, i którą pokazuje. Iwona, czy jest twoim patronem? E, tak, i właśnie, jeżeli miałeś zamiar tutaj zaprosić dwie osoby, które się na przykład pokłócą prawda? w tej rozmowie, to nie. chyba to się może nie udać. Stworzyć sytuację sentymentalną, miłą. E, rzeczywiście jest tak, że też bardzo dużo zajęć zaczynam właśnie od tej fotografii, ponieważ ona jest pierwsza, oczywiście nie jest pierwsza dosłownie, no, ale bardzo wczesna i zarazem trafia w bardzo mnóstwo, w dużo właśnie takich sporów wokół tego, czym fotografia jest, nie jest, czym mogłaby być. Więc jest bardzo takim udatnym punktem wyjścia, no łącznie też z listem, który, prawda, Bayard właśnie napisał o tej, o tej sytuacji. Ja bardzo tutaj, bo właściwie mogę tylko dopowiedzieć to, co powiedziała Agnieszka: jestem dosyć przywiązana do jakiegoś czasu do rozumienia fotografii jako wydarzenia. To znaczy, tutaj jakoś dużą inspiracją była dla mnie książka Róża Dilibermana obrazy, mimo wszystko, która dotyczy oczywiście bardzo szczególnego rodzaju fotografii, ale bo, bo zrobionych przez Sonderkommando w 1934 roku w obozie Auschwitz. Ale ona jakby już tak, myślę, że intuicyjnie też wcześniej tak o tym myślałam, natomiast ona jakby, jakby pozwoliła mi zobaczyć bardzo wyraźnie to, że właśnie oglądanie fotografii to jest rekonstruowanie występu pewnego i pewnego wydarzenia, który tam za kulisami się wydobył, prawda? wydarzył. przepraszam czyli właśnie, że ktoś do kogoś przyszedł, ktoś się jakoś ustawił, ktoś coś pomyślał, że powinno być pokazane, coś tam widać, coś nie. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy ingerencje się już dokonuje w materiał fotograficzny, prawda, i tam, nie wiem, te kolejne postacie znikające ze zdjęć ze Stalinem. To jest trochę inna historia. Ale jeżeli chodzi o samo zrobienie zdjęcia, to tu zawsze jest ta też niezwykła moc fotografii, która wychodzi w niektórych sytuacjach, że to tam rzeczywiście było przed tym aparatem. Jak do tego doszło, to jest właśnie zadanie nasze jako interpretatorów, żeby to wydobyć, ale ta elementarna poświadczająca moc się jednak tutaj kryje, właśnie w tym, że tak, ci ludzie stali przed obiektywem. Więc bardzo tutaj to, to wzmacnia, i zresztą myślę, że książka, którą znam, jest takim, taką popisową interpretacją w ogóle, bardzo wielu właśnie takich zdjęć z próbą zrozumienia, co tam się mogło wydarzyć no, przy takiej skompości źródeł, prawda, które pozwalają wiedzieć cokolwiek na pewno. No i właśnie płynnie przeszliśmy do książki. Taki był mój zamiar, żeby troszkę osadzić też tę te, te naszą rozmowę w rozumieniu fotografii, waszym rozumieniu fotografii, e, które, które jest pewnie bliskie też części naszej publiczności. Chociaż wydaje mi się, że to jest wciąż dyskusyjna sprawa, to znaczy, że te dyskusje wciąż się toczą o tym, na ile fotografia właśnie, jak to Agnieszka powiedziałaś ładnie, nie jest ani prawdą, ani kłamstwem, a jednak te zdania są podzielone. Jednak są tak, takie osoby, które. Nawet w, w tak zwanym środowisku fotograficznym wciąż upierają się przy tym, że ona może. Tą prawdą albo, albo wręcz nią jest, albo wręcz nią kategorycznie nie jest, prawda? I to, to też ciekawe, ale idziemy do książki i jest jedna rzecz, o, której, o którą chciałam cię na, na absolutnym starcie zapytać i przyznaję szczerze, że jest to pytanie od moich studentów, z którymi się dzisiaj rano widziałam. Dałam im książkę i powiedziałam, słuchajcie, no macie czas zająć na to, żeby się zastanowić, czy są pytania. Są, więc y, pozwolę sobie dwa pytania od moich studentów dzisiaj zadać. Pierwsze, proste, ale ważne, tytuł. Nieprzezroczyste. Czego dotyczy, do czego nawiązuje? Skąd to słowo na okładce książki? Mm, nawiązuje do tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli do takiego historycznego, sięgającego jeszcze połowy XIX wieku, no, przekonania związanego z samą fotografią, czy nadziei wiązanej z samą fotografią, że ona da możliwość wglądu w rzeczywistość, da możliwość poznania, które będzie. Obiektywne, niejako niezapośredniczone, no bo przecież fizyka i chemia mówimy o połowie XIX wieku i o wielkiej wierze, którą wówczas łączono z rozwijającymi się naukami i wynalazkami technicznymi. I o takiej dużej potrzebie człowieka, która sięga antyku, żeby mieć dostęp do czegoś, co jest niepodważalne, co jest prawdą, z którą nie sposób dyskutować bo to daje poczucie bezpieczeństwa. I mam przekonanie, że to, że kulturowo i historycznie przyzwyczailiśmy się, czy niektórzy z nas przyzwyczaili się do tego, żeby myśleć o fotografii o fotografii jako o dowodzie, właśnie jako trochę o oknie, które daje, które po prostu pokazuje, jak jest. Możemy zobaczyć zdjęcie i tak jakbyśmy widzieli, widzieli rzeczywistość niezapośredniczoną. Jakby było, jakby między nami a rzeczywistością było przezroczysto. Jakby nic nie zakłócało tego, co widzimy. E, natomiast nie jest przezroczysto, <laughs> dlatego, że to jest medium, e, które jest skonstruowane, które jest zapośredniczone nie tylko przez aparat, który wszak e, nie tyle co zniekształca, ale w sposobie, w jaki rejestruje rzeczywistość, interpretuje tę rzeczywistość. No, chociażby to, że fotografie bardzo długo nie były kolorowe. No to jest dosyć. E, Potężna ingerencja w obraz rzeczywistości, ale też w to, że rzecz jasna to co jest fotografowane i to co jak jest sfotografowane nie zależy wyłącznie od aparatu, tylko od osoby, która go obsługuje. Więc w tym sensie fotografia jest nieprzezroczysta, że pokazuje wybrany punkt widzenia, że kadruje, że wybiera, że to co na niej jest widoczne jest efektem, Pewnych intencji, chęci, założeń osoby, osoby, której punkt widzenia ona prezentuje. No ale z kolei i, i kolejna rzecz, i to też trochę nawiązanie do tytułu, który jest w samym zdjęciu okładkowym, i nawiązanie do tego, co Iwona powiedziałaś o swoim wspomnieniu z dzieciństwa. Fotografie to też bardzo długo były przedmioty materialne. Przedmioty materialne, które powstawały. Na szklanych negatywach, potem na celulozowych negatywach te negatywy miały różne właściwości, e, właściwie, no właśnie y, to była szklana płytka, która tak naprawdę była zaczerniana i zaciemniana przez światło, które wpadało przez obiektyw, więc w ogóle tutaj o przezroczystości nie mam mowy, tylko właśnie paradoksalnie obraz powstaje dzięki temu, że zakłóca że jakby buduje barierę między rzeczywistością a okiem patrzącym. No i teraz powstaje z tego odbitka tekturowa, papierowa, która jest już jako przedmiot włączana w najróżniejsze ludzkie praktyki bywa podpisywana, przechowywana, niszczona, wieszana, oprawiana i wieszana na ścianie. I wpływ, jaki sposób używania fotografii ma na jej materię. Na to, jak ona niszczeje, na to, jak opatrywana jest podpisami, strzałkami. To jest też część historii tego medium, która opowiada o tym, że ono jest używane przez konkretnych ludzi, które, którzy nadają jej znaczenie. E, przez to, że wieszają na ścianie, albo niszczą lub zakopują. E, I to powoduje, że ona, że jakby fotografia nie jest w żaden sposób neutralnym medium, tylko raczej właśnie budzącym najróżniejsze emocje e, i też wpływającym na sposób budowania relacji społecznych, na historie indywidualne. Mimo tej głębokiej fantazji o tym, e, którą żeby była właśnie, żeby znaczyła więcej niż tysiąc słów, żeby była językiem zrozumiałym dla, uniwersalnym językiem zrozumiałym dla wszystkich, e, stawiam taką tezę i jakby na tej tezie buduję całą, jakby cały pomysł na tę książkę. Że fotografia nie jest niczym oczywistym, tylko że każde zdjęcie wymaga rozpakowania, trochę zdekonstruowania, poskrobania po emulsji i zobaczenia, co się kryje pod powierzchnią. I to jest ta nieprzezroczystość, która, która mi jakby towarzyszy w myśleniu o fotografii jako o obiekcie i też praktyce, która wymaga pytań: pytania o to, co, kto był po drugiej stronie aparatu, co się znalazło poza kadrem, jak to zdjęcie było dalej używane, jaka jest jego historia, którego ono samo. Nie opowie. Dlaczego historia chłopskiej fotografii nie została dotychczas opisana? Dlaczego Twoja książka zaczyna się, to jest pytanie do, do Was obu, dlaczego Twoja książka zaczyna się od takiego, takiej podróży przez wspomnienia? Chciałabym to opisać. A wszyscy mi mówią, że się nie da. No mówię to w skrócie, tak? Troszkę tak spłaszczam tę opowieść, ale, ale ona o tym jest. To znaczy, nie ma, nieopisana, nie da się znaleźć. A w zasadzie czego pani szuka? A po co to pani? No więc z jednej strony to jest pytanie o twoją determinację, że jednak chcesz i pytanie dlaczego, a z drugiej strony, dlaczego dotychczas nie została opisana? To zacząć chyba trzeba od tego, że historia ludowa, prawda? Mamy, możemy dyskutować oczywiście o tym, jak ona się toczy, w sensie jakie dyskusje prowokuje, co staje się przedmiotem namysłu w i obrębie, ale ten, ta myśl o tym, że jednak istotną częścią polskiej historii czy historii polskiego społeczeństwa jest kultura chłopska i że naprawdę większość z nas, jeśli, właśnie, jeśli się cofniemy, pokolenie dwa, trzy, 4 wstecz, to są osoby, które mają swoje korzenie na wsi. Jest stosunkowa nowa paradoksalnie. I tutaj. No to jest oczywiście długa pewnie historia tego, jak to się stało, że yy, wszyscy uwierzyliśmy, że pochodzimy ze szlachty, <laughs> i jak to jest uwikłane w różne napięcia. Yy, I to paradoksalne, no bo też na przykład podtrzymywane w okresie PRL-u, czyli jakby w, w, w okresie yy, yy, polski ludowej. Oczywiście mówię tutaj nie tylko o badaniach historyków, bo to nie jest tak, że tych badań zupełnie nie było. Ale pewien dominujący taki nie wiem nastrój czy właśnie ta sfera aspiracji dotyczyła właśnie tego, tych wzorców które były wytwarzane w klasie szlacheckiej czy potem inteligenckiej prawda jako takich spadkobierców tego wzorca więc to jest oczywiście osobny w ogóle wątek jak bardzo to nie istniało a do tego dochodzi sposób funkcjonowania fotografii w tej kulturze no, fotografia siłą rzeczy najszybciej zdobywała popularność, najbardziej była masowa jednak w środowiskach miejskich, mieszczańskich, też w sensie, że miasto było tą przestrzenią robienia fotografii, nawet jeżeli się z aparatem jechało właśnie poza miasto, to jechał mieszczuch. No i dziś tam należało do rozrywek czy praktyk ówczesnej klasy średniej, tak to należy powiedzieć. Więc mamy jakoś taki, taką zapoznaną część losu polskiego z jednej strony, a z drugiej strony po prostu też Yy, nikłość materiału, który był na dodatek właśnie mniej chroniony ze względu z kolei na tę dezinteresmą chłopską przeszłością. I to w, w, w praktyce Agnieszka się z tym mocno zderzyła. Właśnie o czym jak mówiłaś, pisze o tych różnych kłopotach z archiwami, w których te yy, fotografie są nieobecne albo pochowane po prostu. Bo, bo są obecne, ale nie opisane tą kategorią. Czyli naprawdę trzeba doskonale znać zbiór danej instytucji, żeby być w stanie wybrać z niego zdjęcia, które spełniają to kryterium, które określiłam chłopską fotografią, a wcale niekoniecznie dla mnie oznacza to, że musi być to fotografia wykonana aparatem, który należał do osoby o chłopskim pochodzeniu. Oczywiście takie też omawiam, ale wcześniej, jeszcze zanim aparaty fotograficzne były obecne e, na wsiach, e, istniał zawód e, obwoźnego fotografa, często fotografa, który przyjeżdżał z mniejszego lub większego miasta i który wykonywał fotografie tak zwane pięciominutowe, e, korzystając z odpustów z niedzieli e, i wykonywał portrety. Był, był z miasta, tak? Jakby nie był częścią wiejskiej społeczności, nie miał chłopskich korzeni, ale wykonywał zdjęcia na potrzeby i użytek osób, które stawały przed jego obiektywem dobrowolnie i w dodatku za tę usługę płaciły. Więc wchodziły w posiadanie swojego wizerunku, z którym mogły zrobić co chciały. W przeciwieństwie do sytuacji, w której na wieś jechał, jechał artysta z Krakowa albo badacz, etnograf. Albo ziemianka, który, którzy nierzadko hobbystycznie, czasami zawodowo fotografowali wieś, ale w celach realizowania własnych aspiracji artystycznych, prowadzenia badań etnograficznych, czy dostarczania, nie wiem, materiału swojemu hobby. I bardzo rzadko wówczas, jeżeli nie nigdy, wykonywane wtedy fotografie na wsi trafiały, do osób, które zostały sfotografowane. Więc ja jako chłopską fotografię definiuję te zdjęcia, które były wykonywane na potrzeby osób, które z tej warstwy chłopskiej się wywodzą, lub później mają korzenie bo też trudno mówić pewnie o chłopach w latach 80. XX wieku ale to jest wciąż kwestia korzeni, jakby tej świadomości własnego pochodzenia. Więc bardzo ważne było tutaj dla mnie taki, takie spojrzenie oddolne i jakby oddolny użytek fotografii, która właśnie nie, nie traktowała wsi jako motywu, który był fotografowany, i przede wszystkim mieszkańców mieszkanek tych miejscowości jako typów, obrazów, jako przedmiotów, które atrakcyjnie jest fotografować, tylko interesowało mnie to, jak zdjęcia były używane przez same te osoby. I to też nie jest tak, mam poczucie, że tej chłopskiej fotografii w ogóle nie ma i że ona w ogóle nigdy przez nikogo nie była opracowana. To jest też zakłamanie, ja się też, w, znaczy, no tak, po prostu chcę to jakby rozmiękczyć, bo ja się w tej książce powołuję na rozproszone, pojedyncze, ale jednak obecne prace, które historii chłopskiej fotografii, czy w ogóle zjawiska chłopskiej fotografii w Polsce dotykają. I jest to przede wszystkim dokumentacja konkursu fotograficznego, który miał miejsce w latach 80. To był konkurs Fotografia Chłopów Polskich, zorganizowany przez czasopismo Nowa Wieś i czasopismo Fotografia, do którego... Zostali zaproszeni nie amatorzy fotografii, nie osoby zainteresowane fotografią, nie aktywnie fotografujące, tylko wszystkie, które mają w swoich rodzinnych zbiorach fotografie, które no właśnie są chłopskie i wykonane przed 49 rokiem. Taka była cezura ustanowiona przez organizatorki konkursu. I ten konkurs jest pewnego rodzaju fenomenem, bo przez dwa lata napływały zdjęcia, powstała z tego wielka wystawa w zachęcie, został z tego wydany katalog. Potem Roch Sulima, między innymi także badacz, kulturoznawca, antropolog codzienności pisał teksty na temat tego, co na tej wystawie zobaczył. Andrzej Bieńkowski, który do dzisiaj wspólnie z Małgorzatą Bieńkowską utworzył Archiwum Muzyki Wiejskiej, wspomina, że był na tej wystawie i że właściwie ta wystawa otworzyła mu oczy na to, żeby zająć się jakby też i muzyką, i fotografią wiejską, chłopską. Więc mam poczucie, że to było bardzo ważne wydarzenie, które faktycznie nie doczekało się być może później w latach 90. opracowań, aż do czasu pracy Joanny Bartuszek, która jako studentka etnologii napisała pracę magisterską dotyczącą chłopskiej fotografii. Obecnie jest kustoszką w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. I dla mnie to ona była taką pierwszą osobą, pierwszą badaczką, która ten temat podjęła w bardziej jego. Posługując się bardziej lokalną metodą pracy, bo Janna Bartuszek pojechała w swoje rodzinne strony i wykonała taką pracę polegającą na badaniach etnograficznych, ale jednocześnie wykonała też tę pracę, którą trzeba wykonać w pracy naukowej, czyli jakby też przyjrzała się temu, co dotychczas napisano na ten temat. I ja jakby ja z tych, z tych tropów korzystam, ja się na nie powołuję, ale też przede wszystkim, już teraz pomijam prace naukowe czy wystawy. Yy, Piszę tą, napisałam tą książkę w sytuacji, w której naprawdę bardzo mocno rozwija się w Polsce nurt archiwistyki społecznej. I o ile w instytucjach państwowych, w instytucjach publicznych dosyć długo fotografia chłopska, ale w ogóle fotografia użytkowa i prywatna, rzemieślnicza, a także małomiasteczkowa nie była y, szczególnie y, y, zbierana, kolekcjonowana, przechowywana, badana, to ruch archiwów społecznych zdecydowanie to zmienił. I e, sytuacja, w której lokalni archiwiści i archiwistki, często nauczyciele, bibliotekarki, osoby ze stowarzyszeń, e, które działają na, w wybranym regionie, zajmują się w ramach swoich projektów kulturalnych e, zbieraniem, digitalizowaniem i udostępnianiem zdjęć ze swojej okolicy. I to jest olbrzymi zbiór, e, i znowu wciąż nie jest to instytucja publiczna. To jest sytuacja, w której mamy. Bardzo wiele rozproszonych miejsc i historii, w których ktoś odkrył wiejskiego fotografa w grudku, a ktoś go odkrył w Lubomierzu, i co chwila, ja teraz już znajduję informacje o tym, że ktoś uratował jakiś zbiór, jakieś archiwum, coś jest gdzieś udostępnione, ale to nie jest zbierane w jednym miejscu. A rzeczywiście w tej książce ja podjęłam taką próbę na, na właśnie napisanie historii, a, w liczbie mnogiej. Trochę po to, żeby przyjrzeć się tym różnym wątkom w różnych miejscach Polski w całym XX wieku, które pozwalają zobaczyć, jak różne problemy oglądanie fotografii chłopskiej może pozwolić zobaczyć z nowej perspektywy. Kropka. Mnóstwo tak. wątków mnóstwo wątków. Ja bym dodała do tego, do tego, co wspomniałaś o współczesnym nurcie właśnie zbierania i katalogowania takiej archiwistyki też społecznej, wynikającej z oddolnych inicjatyw. Trafiłam przez przypadek na, przez znajomą na archiwum społeczne, które powstało z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich, które to no, poruszyło mieszkańców do tego, żeby zbierać i opisywać historie dotyczące ich wsi Piękne, piękne zdjęcia, piękne historie z tego powstały. A ja bym się chciała zatrzymać jeszcze na jednym wątku, który um, też jest mi bliski bardzo. To znaczy, piszesz w swojej książce, że chciałabyś znaleźć Vivian Mayer, Mayer polskiej fotografii chłopskiej. No więc chciałam zapytać, czy się udało? Yy, no nie. <ścoughs> w pewnym sensie nie, bo to jest też pewnego rodzaju fantazja. Zresztą właśnie chyba wyszła książka o, tak, 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 tak. opowiadająca o Vivian Mayer i o tym fenomenie. Ja ich wówczas nie znałam kiedy, kiedy pisałam tę książkę, ale rzeczywiście zdałam sobie takie pytanie, wgłębiając się w temat, czy biorąc pod uwagę różnice w sytuacji różnice w sytuacji społecznej i ekonomicznej kobiet i mężczyzn w XX wieku, być może w szczególności na wsi, czy to jest w ogóle możliwe, żeby zdarzyło się, że kobieta, chłopka, miałaby wiedzę, zasoby, czas wolny i przyzwolenia społeczne? na to, żeby zajmować się czymś takim jak fotografowanie, czy to zarobkowe, czy to związane z pasją. No, mam wrażenie, że to taka, no, taka, takie odważne marzenie, żeby szczególnie teraz być może po lekturze książki chłopki Joanny Kudziel-Frydryszek staje się jasne, jak bardzo nie było miejsca w doświadczeniu codziennym kobiet mieszkających na wsi miejsce na cokolwiek poza tym, co było związane z obowiązkami prowadzeniem gospodarstwa, życiem rodzinnym. Natomiast udało się. Rzeczywiście trafiłam na trop trzech, czterech, pięciu, w zależności od tego, jak to będziemy liczyć, kobiet, które będąc chłopkami lub mając chłopskie pochodzenie zajmowały się fotografią. Natomiast każda z, każda z tych historii jest jakoś szczególna. W tym sensie, że jeżeli mam na myśli historię przedwojenną, to jest to historia związana również z historią emigracji zarobkowej do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o okres II wojny światowej, to jest to sytuacja związana z kobietą, która była w takim wieku, w którym już była wystarczająco dorosła, żeby uczyć się od starszego brata, ale jeszcze wystarczająco młoda, żeby nie musieć wychodzić za mąż. Fotografowała w bardzo takim krótkim okresie przejściowym. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że była nastolatką, ale to zupełnie nie, nie to określenie z tamtego czasu. Albo historia kobiety, która urodzona tuż przed II wojną światową, mogła zająć się fotografią w okresie wczesnego PRL-u, korzystając na możliwości awansu społecznego, który dawał wówczas, wówczas świeża transformacja ustrojowa. Ona po prostu poszła do pracy w zakładach przemysłowych i za pierwsze w życiu samodzielnie zarabione pieniądze wpłaciła ratę za pierwszy aparat fotograficzny. Więc to są takie białe kruki, to są takie sytuacje niesłychane. I rzeczywiście skala tej nierówności w życiu codziennym kobiet i mężczyzn jest widoczna również w tym, że o ile w ogóle udaje mi się zidentyfikować imię i nazwisko autora takiego chłopskiego zdjęcia, to w 90% jest to mężczyzna. No ale historia samej Vivian Mayer też jest uznawana jako historia niezwykła, to znaczy kobieta niezamożna, pracująca jako niania, wydaje mi się, która jednak miała czas, w jakiś sposób znajdowała ten czas na to i w jakiś sposób znajdowała też pieniądze i fundusze na to, żeby się fotografii poświęcić, więc w ogóle to jest wszystko traktowane jako historia nie, niesamowita. Chciałabym was zapytać też o, tak troszkę schodzimy jeszcze niżej, do, ty, do tych historii opisanych w książce, czy jest taka, wiem, że Iwona czytała, czy jest taka... Która was szczególnie zatrzymała? Ciebie jako autorkę, ciebie jako czytelniczkę, badaczkę? Czy jest coś takiego, co cię w którejś z tych historii, albo pojedynczego zdjęcia, albo też osoby, która to zdjęcie wykonała, nad którym Agnieszka się pochyla, czy jest coś takiego, co cię szczególnie zatrzymało? Chyba nie, ale nie dlatego, że nie ma tutaj takiej historii, tylko no też Agnieszka to dobrze wie, bo właśnie czytałam tę książkę na jakimś wczesnym etapie, że tam właściwie co chwila się potykałam o coś, co było dla mnie super ciekawe i zatrzymywało mnie, że musiałam tak nabrać trochę dystansu, zastanowić się. W tym sensie, że tutaj Agnieszka już o tym zresztą no, to, trochę to wynika jakby z tego, co do tej pory powiedziała i z tego, co w ogóle powiedzieliśmy też o, o fotografii. To są rzeczywiście historie i one za każdym razem są inne. To znaczy, to są absolutnie inne losy tych osób, które fotografowały, które były fotografowane. Oczywiście nam w różnym napięciu pomiędzy, tak? Bo, bo, bo te historie są rzeczywiście zróżnicowane. I to jest trochę taki właściwie archipelag, ale kłopotliwy, bo też nie świetnie opisane, ale też pokazujące, jak jest trudno to skomunikować jako pewną całość, prawda? To znaczy właśnie z tej lektury dopiero wychodzi to, ile z jednej strony, ile pytań trzeba zadać fotografii, ale też ile pytań jakby trzeba zadać historii. To znaczy w takim sensie, że tym osobom w historii, które właśnie w bardzo różnych warunkach, w bardzo różnych okolicznościach jakoś nagle się tutaj do nas przybija po prostu ten jeden obraz. Bardzo często jedyny obraz zachowany z ich życia, prawda? Często bez podpisu właśnie. I to, to jest w ogóle takie śledztwo, więc w, te, w, w tym sensie mam takie poczucie, że w ogóle byłoby niesprawiedliwie wybrać tutaj jakąś historię, dlatego że no w ogóle nie wiem, to, to, to było zresztą jedno z pytań Agnieszki na takim wczesnym etapie, czy tutaj jest coś, co jest zbędne. Tak, w takim sensie, że się nie wiem, powtarza, no wi wiadomo jak Co się komponuje całość. No chyba nic nie, nie. Nie, nie wyleciało, jakby w efekcie przynajmniej jakichś moich y y sugestii. No właśnie, tak jak mówię, tutaj każda historia jest swoista, każda jest inna. Y też nie ma tutaj takiej, y akurat słusznie, takiej konsekwencji, że w ogóle nie wchodzimy w jakieś takie konteksty, nie wiem, dworskie, prawda? Znaczy y y y jest to. To znaczy naprawdę, wyobrażam sobie, że można tę książkę czytać kawałkami, tak? Jakby że każda z tych całości jest jakoś zamknięta, choć tam niektóre z nich odsyłają do siebie. Są pewne wątki, które są powiedzmy, bardziej powtarzalne czy trwałe niż inne, związane z pewnymi praktykami. Ale to byłaby też strata właśnie, dlatego że dopiero całość jakby pokazuje w pewnym sensie właśnie ten archipelowy charakter tej konstrukcji i też. Demonstruje nam niemożność całości. Mhm. Chyba, chyba wiem, o co chodzi. Ja mam, tak się przyznam też, że mam takie fragmenty w tej książce, czy takie momenty, w których miałam naprawdę albo wow. I to są takie, wiecie, ludzkie, czytelnicze refleksje, a nie osoby, która gdzieś zderzyła się też z fotografią użytkową w, w pracy kuratorskiej czy... Em... Czy twórczej? I sobie myśla, pomyślałam sobie szczególnie o, um, o nauczycielce, która fotografowała. Bardzo mi jakoś w głowie został ten portret chłopca, który się pojawia jako otwarcie z jednego z rozdziałów, i też jej historia, którą tutaj przywołujesz. Ale też uśmiechnęłam się na widok zdjęcia i jest oczywiście pełna zgoda, Iwona, że, że trudno jest, bo jest to niesprawiedliwe, że wymieniam tylko te, ale żeby dać jakiś smak, to, to uśmiechnęłam się też bardzo na widok fotografii, w której to chłop fotografuje panów, i oni jadą takim. Powozem, takim jakimś bryczką. tak bryczką, tak. I sobie pomyślałam, no. Wreszcie, mamy inny obraz świata, niż ten, który, do którego przywykliśmy. Bo zwykle było tak, że to pan fotografował chłopa, tutaj mamy tę sytuację odwróconą. Uśmiechnęłam się na widok tego, bo to nieczęsta sytuacja, żeby takie zdjęcia odnaleźć i móc też, no, właśnie podpisać, że to, że to chłop to zdjęcie wykonał. No, a czy ty, jako autorka, odważyłabyś się powiedzieć, że któraś z tych historii była szczególnie dla ciebie ważna? Ciężkie. To jest trudne pytanie. Na pewno za każdym razem czułam przyspieszone bicie serca i ekscytację, kiedy właśnie znajdowałam te wątki związane z fotografującymi kobietami. Na pewno spotkanie z panią Emilią Bernsen, która jest żyjącą, fotografującą chłopką, a właściwie osobą o chłopskim pochodzeniu, bo tak naprawdę jest, teraz obecnie jest przedstawicielką no, środowiska artystycznego i intelektualnego, Swojego, swojej, swojej okolicy. Natomiast sama o sobie mówi właśnie, że pochodziła, urodziła się w bardzo biednej, chłopskiej, wielodzietnej rodzinie. I ta jej historia osoby, która no takiej no, wybitnej młodej dziewczyny, kobiety, która no, korzysta, korzysta z, z tych możliwości, które się otworzyły po II wojnie światowej. I idzie pracować do y, zakładów silników wysokoprężnych i tak naprawdę idzie tam pracować po to, żeby wesprzeć schorowaną matkę i młodsze rodzeństwo. Ale to, co jest nadwyżką, co jest premią w jej pracy, jednak przeznacza na własne potrzeby. To mi się wydaje jakąś taką też historią jej, oczywiście osobistą, ale też jakąś taką historią o pewnych fantazjach, możliwościach i czasami no, faktycznych doświadczeniach związanych z taką emancypacją też. I emancypacją dzięki własnym pieniądzom i dzięki też zmieniającemu się systemowi politycznemu i, i też układom społecznym. Natomiast też dla mnie bardzo gdzieś ważna jest historia mm, związana z ze wsią Markowa i z fotografem Tadeuszem Rusinkiem, ja nie będę teraz dokładnie opowiadała tej historii, ale też, że jest to dla mnie ważne osobiście, dlatego że ja do Markowej trafiłam jako osoba, która prowadziła projekt dotyczący zapisu socjologicznego Zofii Rydet. Zofia Rydet odwiedziła Markową w latach 80., i wraz z Fundacją Mienia Zofii Rydet robiliśmy taki projekt, polegający na tym, że wracaliśmy jako zespół osób do wybranych wsi, w których ona zrobiła zdjęcia 30-35 lat wcześniej. I w pracy z mieszkańcami, mieszkankami tych miejscowości, identyfikowaliśmy osoby na zdjęciach i oddawaliśmy zdjęcia zrobione przez Rydet, które w rękach mieszkańców i mieszkanek stawały się po prostu zdjęciami pamiątkowymi, pokazującymi babkę, matkę albo nawet mnie samą sprzed 30 lat. Ja wtedy w trakcie tej pracy dowiedziałam się o tym, że Markowa miała swojego fotografa. Nazywał się właśnie Tadeusz Rusinek. Zawdzięczam tą informację. Marii Ryznarfaucie właśnie z lokalnego stowarzyszenia Przyjaciół Markowej. I to też tam na miejscu, bo to jest ta wieś, w której obecnie istnieje Muzeum imienia Józefa Ul Rodziny Ulmów, czyli Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Wówczas to muzeum dopiero było projektem. I ja się też wtedy dowiedziałam, że Markowa miała swojego fotografa także przed II wojną światową, który się nazywał właśnie Józef Ulma i był odznaczony medalem sprawiedliwych wśród narodów świata. I ta, to szczególne zagęszczenie Józef Ulma przed wojną, Tadeusz Lusinek po wojnie, to była sytuacja, która ze mną została długo. My potem zresztą wspólnie z Iwoną i z naszym zespo zespo zespołem e, naukowym który współtworzyłyśmy na, w Instytucie Kultury Polskiej. To był zespół naukowy związany z badaniem pamięci o zagładzie w Polsce. Myśmy wrócili do Markowej, żeby y, prowadzić nasze badania, ale przy okazji więcej dowiedzieć się o Józefie Ulmie i o. Y, I też ja od tamtej pory obserwowałam to, w jaki sposób y, fotografie rodzinne Józefa Ulmy. Y, są krok po kroku angażowane w tworzenie polityki historycznej. I jak centralne miejsce znajdują w tym momencie w muzeum, które w, Mark w Markowej powstało. Chociaż są tylko rodzinnymi zdjęciami pewnej, e, e, pe, pewnej rodziny, która również miała, e, była rodziną chłopską, ale ze względu na historię II wojny światowej, a potem ze względu na sytuację polityczną w Polsce, ta historia została. Użyta w sposób dosyć instrumentalny, bardzo interesujący, w którym nagle fakt, że mamy chłopskie fotografie pokazujące życie codzienne, staje się bardzo silnym argumentem w budowaniu pewnego wizerunku Polaków w relacji do Żydów w okresie II wojny światowej i przed nią. I to jest dla mnie też ciekawe, jakby, że to, co, takie momenty, które były dla mnie szczególnie ważne, to nie tylko te momenty, w których miałam kontakt z osobą, z emocjami rodzinnymi, z konkretną historią tej osoby, ale też sytuacje, w których udawało mi się złapać fotografię chłopską, fotografię rodzinną, w momencie, w której ona pokazuje coś istotnego, czy pozwala zobaczyć coś istotnego o procesach politycznych, społecznych czy kulturowych, które mają miejsce w Polsce obecnie albo miały niedawno. Jeśli mogę tutaj, bo... Bardzo bym właśnie podkreśliła taki wątek, który też w całej książce jest jakoś obecny, to, to znaczy właśnie takiego potencjału kontroficjalnego fotografii. Również właśnie dzięki temu, że ona tutaj paradoksalnie na jej korzyść działa tutaj to, że właśnie ona jest taka rozproszona, że ona nie należy po prostu do żadnej całości, że to nie jest album fotograficzny, prawda, który już jest pisany w pewną narrację, tylko właśnie pojedyncze fotografie, dzięki czemu jakby widzimy, że ta historia jest nieoczywista. Że naprawdę bardzo różne są wybory, bardzo różne praktyki, i yy, wydaje mi się, że to jest bardzo też odświeżające w, w ogóle w myśleniu o historii, ale też szczególnie teraz, prawda? Kiedy yy, no, myślę, że nie grozi nam jeszcze, że to historia ludowa stanie się teraz jakąś dominującą ścieżką i wszyscy na, nagle prawda. To by było będą, ciekawe, yy, są drogą takie. Ale, ale yy, tu właśnie jest taki potencjał do tego, żeby. Oczywiście uzupełniać istniejące narracje, jakby, ale przede wszystkim jednak nakleśni, pokazywać je trochę z innej strony, też pokazywać nieoczywistość i taką, e, że wszyscy trochę funkcjonujemy w historii, ale też przeciw historii. To jest bardzo moim zdaniem fajne w tych, w tych historiach. Jest coś takiego, co zaznaczyłaś na początku naszej rozmowy, że właśnie trochę te fotografie trzeba poskrobać, trochę się trzeba przez nie... Trochę trzeba przez nie przejść. I też znalazłam takie zdanie w książce bardzo je lubię. Coś mi tu nie pasuje. Kocham. To jest w ogóle taka podstawa krytycznego myślenia wobec fotografii, wobec obrazu fotograficznego, nie tylko bo filmowego, pewnie i tekstów, i tak dalej. I zastanawiam się, co dla was znaczy takie uważne patrzenie na zdjęcie, takie właśnie zadawanie sobie tego pytania, coś mi tu nie pasuje. Po co to robić? Gdzie to prowadzi? No to prowadzi, no to jest po prostu ciekawe. To jest, no to jest zupełnie inny rodzaj przyjemności niż ten, w którym patrząc na zdjęcie mamy poczucie, że o, no my wiemy co to jest. No to jest takie właśnie znajome, swojskie, typowe ładne, bezpieczne. To też jest bardzo przyjemny sposób obcowania. Lubimy piosenki, które już słyszeliśmy, lubimy zdjęcia, które już widzieliśmy, ale innym rodzajem przyjemności jest rzeczywiście takie, w pozytywnym tego słowa, takie czepianie się. Takie czepianie się właśnie tego, co na przykład, co tam widać, na, co jest błędem, co pojawiło się na zdjęciu niechcący. Co zdradza obecność osoby fotografowanej, co pokazuje sytuację fotografowania jako w ogóle sytuację zaaranżowaną i jakoś wyciętą z codziennej rzeczywistości. Ale też to, to zdanie, coś mi tu nie pasuje, to jest y, chyba zdanie, które towarzyszy takiej fotografii wykonanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w latach trzydziestych w okolicach Płocka i pokazuje y, wielopokoleniową, wielodzietną rodzinę, y, która. No, pozuje do zdjęcia i pozuje do zdjęcia, jak to zwykło się wówczas pozować, w pewnych takich reprezentacyjnych strojach. Tam są koronkowe kołnierzyki, tam są wyprasowane marynarki. E no tak, ale tu kołnierzyk odstaje, tu koszula jest nierówno włożona za pasek, a guziki są nierówno zapięte. Czyli z jednej strony mam takie poczucie, no że miało być elegancko, ale coś nie wyszło. Tak jakby właśnie robili to w pośpiechu albo bez wprawy i ja bym została z tym poczuciem, że tylko że coś mi tu nie pasuje i sama fotografia nie dałaby mi żadnej odpowiedzi na to, co tam się właściwie stało i kim są ci ludzie i właściwie dlaczego... Mają zakręcony, dlaczego mężczyzna ma zakręcony do góry wąs, a, a, a jednak, nie wiem, rozwiany włos. Także jakby tutaj miałam wrażenie jakiejś takiej wizualnej niekonsekwencji widocznej w tych drobiazgach. I zostałabym z tą niewiedzą i z tym poczuciem, że to jest dziwne, gdyby nie to, że mogłam zapytać osobę, która tę, konkretnie Małgorzatę Bieńkowską, o której już wspominałam, która dba o archiwum muzyki wiejskiej, Fundacji Muzyka Odnaleziona. I to ona y, zeskanowała tę fotografię w trakcie swoich działań terenowych na terenie wiosek y, okolic Płocka. I to ona przekazała mi informację od y, darczyńcy, od osoby, która to zdjęcie przekazała, że wówczas ludzie byli tak biedni w tej okolicy, że nikt nie chciał pozować obwoźnemu fotografowi do zdjęć, ponieważ ludzie nie mieli odpowiednich strojów, y, nie chcieli pozować w tym, y, w czym chodzi na co dzień a brakowało często tak zwanego niedzielnego ubrania, żeby wszyscy członkowie rodziny mogli stanąć do zdjęcia w tym samym momencie. Więc ten fotograf być może z Płocka, nie wiemy tego, jeździł ze skrzynią pełną ubrań po to, żeby osoby, które są jego potencjalnymi klientami mogły się przebrać do zdjęcia w ubrania, które wówczas uznawano za eleganckie, a nawet miejskie. I to o tyle ciekawe, że no, te osoby fotografują się w strojach trochę przeczących ich codzienności i swojemu pochodzeniu, trochę, no właśnie, ja się zastanawiam dlaczego. Ja się zastanawiam dlaczego, i dużo jest też w tej książce takich przypuszczeń, które nie polegają na tym, że ja jadę pod ten płot, szukam tej rodziny i chcę o to dopytać, tylko też snuję takie, no teoretyczne przypuszczenia. Też gdzieś wyraźnie to zaznaczam, kiedy się zastanawiam, a kiedy coś wiem. I mam takie przekonanie, że nawet snucie tych przypuszczeń może mieć dla czytelników i czytelniczek taki skutek, że. Że w ogóle warto może właśnie m, patrzeć na fotografie jako takie, które czasami nas zostawiają w tym poczuciu konsternacji i w poczuciu, że my nie znamy tej odpowiedzi i być może do niej nie dotrzemy. I żeby w tym, że tak powiem, wytrwać, nie próbując jakby, no właśnie, na siłę wpychać fotografii, właśnie o, oni oszukali to kłamstwo albo o, to prawda, tak wówczas ludzie ubierali się na wsi, bo być może jest to sytuacja o wiele bardziej złożona którą w tych kategoriach trudno opisywać. To jest jak w kryminale, nie? To tam też zawsze jest to pytanie. Co tu nie pasuje? Wiadomo, że zawsze coś nie pasuje. Mnie się wydaje, że to jest fajne także wtedy, kiedy jest po prostu bezinteresowne. To znaczy, no bo to jest po prostu jakiś taki super życiodajny, życiodajny impuls. I rzeczywiście to też bym podkreśliła to, co Agnieszka powiedziała właśnie, że to jest sporo takich fragmentów czysto spekulatywnych, prawda? Nie ma żadnych źródeł, jest tylko fotografia. Ona w związku z tym nie mówi aż tak dużo, więc można się tylko pozastanawiać, kim nie wiem był ten człowiek w momencie, w którym się decydował na, czy to zrobienie zdjęcia, czy to pozowanie do zdjęcia. Natomiast oczywiście ta dociekliwość ostatecznie też może prowadzić do tego, że wiemy kto zabił, prawda? To znaczy, że jakby ten, ta historia zostaje jakoś rozplątana w tym fragmencie, tym drobnym fragmencie, który dotyczy fragmentu cudzego życia, ale który się super nakłada na właśnie myślenie o przeszłości i w ogóle, nie wiem, wyborach życiowych historycznych. Ale też chcę powiedzieć, że tego podejścia, czy jakby tej przyjemności płynącej z tego, żeby pytać właśnie o to, co nieoczywiste, trochę oglądane z ukosa pod prąd, no to ja się nauczyłam. Od Iwony Kusz w Instytucie Kultury Polskiej. I że jakby gdzieś na tym też polegały w dużej mierze te studia kulturoznawcze. Na tym, że my tam byliśmy uczeni i jakby gdzieś mieliśmy możliwość ćwiczenia się w tym, żeby interpretować zjawiska. W obszarze kultury współczesnej czy historii kultury. Nie tylko je opisywać. Y nie tylko je opisywać, dokumentować, wiedzieć, co było po czym. Ta perspektywa historyczna jest bardzo ważna, po to, żeby no, wiedzieć, na jakiej skali, na jakiej osi czasu się poruszamy, ale bardziej służy temu, żeby się przyglądać właśnie tym momentom w historii czy współczesności, w których właśnie pojawia się ta szczelina, to pęknięcie, albo jakby węzeł. Ja też lubię myśleć o, tym, o tych fotografiach jako o takich supłach, które można rozplątywać. I czasami z tego supła rzeczywiście uda mi się wyplątać kilka nitek. Ale zupełnie dal pozostanie związane. Natomiast to, w jaki sposób historie tych fotografii splatają się z historią polityczną i społeczną Polski, i z biografiami osobistymi tych osób i z samą historią, jakby fotografii jako medium, no to jest właśnie ten splot, który który mnie ciekawił i dlatego wybrałam do tej książki nie te zdjęcia, które są typowe, które jakoś prezentują dominujące tendencje w fotografii chłopskiej, tylko właśnie raczej te, które właśnie były dziwne, zastanawiające, i jakby wykraczające poza to, co na hasło fotografia chłopska w pierwszej kolejności wyświetla się w głowie. To ja bym też zachęciła do tego, żeby właśnie prze, prze, przeglądać czy, czy czytać, właściwie czytać książkę Agnieszki, też w taki sposób, zaczynając kolejny rozdział, żeby najpierw samodzielnie przyglądać się zdjęciom, które każdy z rozdziałów otwierają, i zadawać sobie to pytanie, coś mi tu nie pasuje, albo o czym to będzie. O czym to będzie? Różne pytania można sobie zadać. Można zobaczyć. się zdziwić. Zachęcamy do tego. Ostatnie pytanie. To będzie gru, tak zwane grube pytania, jak mówią studenci. I to znowu jest pytanie od studentów, ale prosiłabym o jedno zdanie. Spróbujcie. Czego byśmy nie wiedzieli bez fotografii chłopskiej? Myślę, że bardzo wielu rzeczy. <laughs> w takim sensie, że to właśnie jest zestaw szczegółów, fragmentów, ale bardzo nasyconych, bardzo sugestywnych, tak bym powiedziała. Chyba, chyba, chyba tak. Oczywiście, jeśli mówimy o tych, o każdej z tych fotografii z osobna, no to po prostu yy, w pewnym sensie nie wiedzielibyśmy prawdopodobnie w ogóle o istnieniu tych osób, nie? Więc to jest tutaj taki yy, szczególny... I to jest też kwestia, no wiem, że miało być jedno zdanie, no ale to już yy, dorzucę, to jest też kwestia pewnego nastawienia, myślę, emocjonalnego. To znaczy fotografia też coś takiego zrobiła nam z wyobraźnią, że a propos prawdziwości, nieprawdziwości, że prawdziwsze staje się to, co sfotografowane. Tak? Znaczy, że ono zaczyna istnieć po prostu jakoś w polu społecznym. Więc w tym sensie to jest oczywiście tutaj bardzo ważne, że też to w taki sposób istnieje. Pierwsze zdjęcie mojej babci to jest zdjęcie ze ślubu. To jest niesłychane, myślę, doświadczenie, że się w ogóle nie wie, jak się wyglądało w dzieciństwie, co jest dla nas zupełnie oczywiste. I gdzieś tutaj ta kwestia istnienia, nieistnienia. Zobaczenia się i budowania jakiejś perspektywy osobistej, takiej tożsamościowej, godnościowej, wydaje mi się jakoś bardzo ważna. Ty zapytałaś, czego byśmy nie wiedzieli, a ja bym może odwrócę, by zmieniła to pytanie, czego byśmy nie widzieli, gdyby nie chłopska fotografia, bo rzeczywiście wydaje mi się, że nie widzielibyśmy tego, jak te osoby same, Chciały być widziane, to znaczy jak one same chciały siebie widzieć na zdjęciach, um, jak do tej fotografii sta stawały yy, i co potem z nią robiły, czyli innymi słowy jak wyglądała też ich codzienność. Myślę, że nie mielibyśmy w to takiego wglądu z poczuciem, że jest to właśnie obraz, który oni przekazują nam oddolnie, nie są oglądani tylko robią te zdjęcia na własne potrzeby. Więc chyba byśmy nie widzieli tej perspektywy. Tej perspektywy, w której e, e, chłopi, chłopki są podmiotowi, sprawczy, są bohaterami własnego życia, mają e, imiona, nazwiska, swoje twarze, swoje genealogie, swoje opowieści, historie. I oczywiście to nie jest książka, która absolutnie wyczerpie e, ten temat, ale jakby... Ogólnie mam, mam nadzieję, że jakby rozszerza to widzenie przeszłości o tą perspektywę, która jest ze wsi ku bardziej miastu, narracjom dominującym, ku, ku, tej, ku tej fantazji o szlacheckim pochodzeniu. To jest odwróconym spojrzeniem. I chyba tego byśmy nie widzieli, gdyby nie patrzenie na chłopskie fotografie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Książka Nieprzezroczyste Historii Chłopskiej i Fotografii. Agnieszka Pajączkowska i Wona Kusz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na